Cześć. Dzisiaj mam was taki oto zamek. Taką niewielką konstrukcję. Guard Security wygrawerowany na bokach. Przez chwilę myślałem, że może to jest, czy może cały czas to jest, a ja nie wiem, że jest to jakiś, może to jakaś szuflada zamknięta albo coś innego. Ale Guard Security na bokach, niewidoczny w szufladzie, to też tak trochę, trochę może dziwnie. Tak wygląda mechanizm złoty zamykający. I bardzo, bardzo będę wdzięczny, jeżeli ktoś wie, do czego ten zamek służył, to niech da znać w komentarzu. Ja przez chwilę myślałem, że... Znaczy przez chwilę, no takie moje podejrzenie było, że być może w starych telefonach tarczowych było to wycięcie na przykład zera, tak? Żeby nikt bez kluczyka nie zadzwonił na zagranicę lub też jakąś międzymiastową, która była kiedyś no, dużo, dużo droższa od lokalnych rozmów. To trochę się nie broni, no bo jak ktoś, znaczy chyba, że no, były telefony, które miały zero w sobie, w środku w sensie, na przykład, nie wiem, ktoś miał, nie chciał dzwonić za granicę, tylko chciał, miał po prostu numer, nie wiem, 638-90-21, no to tego zera by też nie wykręcił, jakbyśmy zablokowali sobie, to byśmy na dziewiątce zrobili, to tą tarczę można by było tylko dziewiątkę wykręcić. Taka moja koncepcja, po prostu na szybko. Jak ktoś wie, to bardzo będę wdzięczny. Tak to po prostu działa. To wygląda właśnie jakby na tą dziurkę w tej tarczy założyć, zapiąć, no i koniec, już nie zadzwonił. Może to była jakaś forma blokowania telefonu. Może niekoniecznie na zero tylko po prostu, tak? Na jedynkę zapinamy i nikt nie zadzwoni bez kluczyka, jak tego nie zdejmie. No dobra, to moja koncepcja, moja teoria jest taka, że to jest na ten telefon. Jeżeli ktoś wie coś więcej, to prośba o informację. Zamek naprawdę jest mały. Tutaj mam Loba Granita 2. Taką kłódkę bym powiedział, trochę może oddal. Bym powiedział, no, nie jest olbrzymia. Jest duża, ale to nie jest olbrzym. No to tak to się prezentuje. Nawet tutaj widać, że ten uchwyt na klucz jest, można powiedzieć, większy od tego zamka. No dobra, niemniej spróbujmy go sobie spikować. Napinasz dobrałem, wytrych mam taki, co ostatnio lubię. Zresztą ten zamek ma dwa piny. Nie powinno, nie przewiduję tutaj problemu z pikowaniem. Tu nawet widać to, jakbym tak może pod kątem pokazał, te zaślepki dwie. Jedna i druga tych komór. No to są dwie, tak? Nie ma trzech, więc czterech, więc te piny są dwa. Ciężko to w rękach utrzymać, maleństwo. Ale spróbujmy. Takim wytrychem. No pierwszy, bo nie chcę za bardzo pogadać. No i nie muszę nawet pogadać, po prostu dwójeczka temat zrobiła. Tego raczej nie wyjmę. No nie ma szans chyba. Ponieważ tutaj no, nie ma żadnych tych ringów, żadnych pierścieni zaciskowych, to gdzieś tutaj pewnie na jakimś pinie wsadzonym się ten zamek trzyma. No nie będę go psuł, tak? Skoro mi kupiony, nie wiem czy mówiłem, na jakiejś takiej aukcji gdzieś tam z innymi konstrukcjami, jako ciekawostkę głównie. Teraz nie wiem, kto to złapie, ale chciałem to jeszcze spróbować powtórzyć to pikowanie. No jedynka jest chyba po prostu w tym kluczyku, w tym kluczyku ustawiona. Słuchajcie? Wydawało mi się, że pykło tylko. Teraz mi ten napinacz ucieka. Co za złośliwe bydle. Ale generalnie to raczej nie należy do trudnych konstrukcji. Tylko napinacz mam. Troszeczkę chyba nieodpowiedni i też powiem wam, że tak, to mi to ja to za każdym razem otwieram, żeby troszkę mocniej napiąć, bo napinacz mi się przesuwa. O właśnie i wypada, tak, ale już nie będę kombinował z innym. No dobra, to tyle z mojej strony. Jak ktoś potrafi mi powiedzieć, co to jest za konstrukcja, takie Guard Security, czy to jest faktycznie telefon, jak podejrzewam,
Ja się podejrzewam, jak przedstawiłem jedną z moich teorii, czy też do czegoś innego, to będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. A tymczasem trzymajcie się. Miłego weekendu, no i jutro śniadania świątecznego, udanego, bez kłótni. Trzymajcie się. Cześć.